Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z poradników do Fortnite'a. Zostaw kciuka, subskrypcji, dzwoneczek. Nie zapomnij też o kodzie twórcy, który masz tutaj nad kamerką. No i dzisiaj zajmiemy się zadaniem sezonowym. Przyjmij następne zadanie w potemnej pieczarze. No i oczywiście kolejnymi dwoma etapami tego zadania. Lecimy na solówkę. Okej, więc żeby ten quest się w ogóle rozpoczął, no to musimy się oczywiście udać tutaj, w to miejsce z naszego questa. Więc lądujemy sobie gdzieś tutaj. Najlepiej będzie wylądować oczywiście tutaj z przodu, bo najfajniejszym lokacją jest ta strona, gdyż mamy tu od razu kewika do zdobycia. No i jakieś tam itemki też do strzelania oczywiście się z tej strony znajdą. Możemy ewentualnie wylądować też tutaj na górze, ale czy ma to taki sens jak na początek, to nie wiem. Lądujemy sobie tu. No i quest z automatu nam się odpala. Wróg zwerbował nowych szpiegów, chcemy się dowiedzieć, kim są. Stroje urojonego reżimu są zaprogramowane, by rozpoznawać własnych agentów. Więc, czy możesz, no wiesz, tak delikatnie, ostrożnie i na zawsze zlikwidować jednego z nich? Dziękuję. Przynieś mi kartę magnetyczną ze stroju i udawajmy, że nie było sprawy. I właśnie chodzi o tego gościa. W drugim etapie tego questa musimy po prostu wyeliminować go i zebrać kartę. I właśnie dlatego najlepiej jest wylądować z tej strony. Gdy mamy już kartę, to sobie stąd uciekamy. No i za chwilę przeniesiemy się do kolejnego etapu. I etap trzeci najlepiej jest wykonać zaraz po lewej stronie od naszej głównej lokacji, gdzie zaczęliśmy questa. Tutaj w tym miejscu mamy coś takiego i wystarczy tutaj położyć kartę magnetyczną. Dobra wiadomość to ta, że nie macie na liście. Wynagrodzę twoją lojalność, znikając w laboratorium i zajmując się ważniejszymi sprawami. I w ten oto sposób wykonujemy wszystkie trzy etapy tego questa i możemy zakończyć ten film. Dzięki serdecznie za oglądanie, zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i widzimy się w kolejnych poradnikach do Fortnite'a. Miłego popołudnia, trzymaj się, cześć!